Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia wicepremier i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. Kilkanaście minut temu szef MSW i koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński powiedział, że bardzo silny stres, jakiemu był poddany w tej kampanii wyborczej profesor Jan Szyszko, mógł przyczynić się do jego śmierci. Myślę, że może nie tylko silny stres wynikający po prostu z kampanii, ale też skala ataków na pana profesora, świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, która wylewała się w ostatnich dniach z niektórych mediów, tych mediów mainstreamowych, mogła się pewnie do tego przyczynić. Rzeczywiście ta fala hejtu, która pana profesora dotykała w ciągu tej kadencji wielokrotnie, w różnych sytuacjach, jeszcze wtedy, kiedy był ministrem środowiska i podejmował rzeczywiście bardzo dobre, choć trudne decyzje dla polskiego środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej chociażby. A wtedy go atakowano, że chce niszczyć Puszczę Białowieską. Skala ataków na pana profesora była rzeczywiście niesłychana, a szczególnie myślę dla człowieka takiego jak pan profesor Jan Szyszko, który kochał przyrodę i całe swoje życie poświęcił przyrodzie, zarzuty o to, że tą przyrodę niszczy, że działa zupełnie odwrotnie niż faktycznie działał. No, panie premierze, atakowano ministra środowiska Jana Szyszkę także za to, że promował geotermię, a przecież geotermia to jest pozyskiwanie najczystszej energii. Z jednego otworu można pozyskać 300 metrów sześciennych wody o temperaturze 60 stopni. No nie ma czystszej energii. No tak, no rzeczywiście nie ma czystszej energii. To dlaczego go atakowano? Panie redaktorze, no to jest pewnie pytanie do tych, którzy go atakowali. No pan profesor rzeczywiście był człowiekiem nietuzinkowym, szedł pod prąd faktycznie, często wyrażał poglądy, które w tym mainstreamie, w głównym nurcie były poglądami niepopularnymi. A jeśli chodzi o geotermię, to też pamiętajmy, że na pewnym etapie ten projekt geotermalny był mocno promowany również przez środowisko ojca Tadeusza Rydzyka. I o to chodziło? Myślę, że to również o tym decydowało, o tych atakach decydowało. No, to jest tak dla naszych oponentów, że nie tylko ważne jest, co się robi, ale również kto to robi. I to jest coś, co zawsze wyznaczało decyzje i wyznaczało stosunek do różnych zamierzeń ze strony naszych konkurentów z Platformy Obywatelskiej. Nawet najlepsze projekty, ale realizowane przez środowiska, które nie znajdowały uznania tego głównego nurtu, nie znajdowały uznania Platformy Obywatelskiej i polityków, były bezwzględnie atakowane. Panie premierze, Sławomir Neumann, już były szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, mówi, że potrzeba w Polsce rządu ratunku narodowego i taki rząd ratunku narodowego mógłby powstać nawet z Konfederacją. No to tylko potwierdza to, co my mówimy już od dłuższego czasu, że mamy do czynienia tak naprawdę z antypisem, jednym wielkim blokiem antypisu, który w tych wyborach stanął w szranki z Prawem i Sprawiedliwością. Niezależnie od tego, pod jaką barwą partyjną i pod jakim logo partyjnym, tak naprawdę to jest wszystko jedno. Tutaj wszystkie różnice programowe, ideologiczne są absolutnie pozorne. Ale tutaj chyba też mówimy o już zupełnie innej wizji polityki zagranicznej. Konfederacja, Janusz Korwin-Mikke mówi o zbliżeniu z Rosją. Tak, no to już jest w ogóle niezwykle szokujące w to, co mówi Sławomir Neumann, bo partia Konfederacja jest ugrupowaniem skrajnie prorosyjskim. Rzeczywiście Janusz Korwin-Mikke proponuje, a wczoraj miałem okazję wysłuchać tego na własne uszy z jednej z debat, proponuje sojusz z Rosją jako alternatywę dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, sojuszu z Zachodem. Ja nie wiem, do czego to miałoby doprowadzić. Czy miałoby doprowadzić do tego, że polscy żołnierze ramię w ramię z żołnierzami rosyjskimi będą walczyli w Donbasie przeciwko Ukraińcom? No, to są zupełnie obłędne, szkodliwe i niebezpieczne dla Polski projekty. I to pokazuje rzeczywiście, do jakiego momentu doszła dzisiaj Platforma Obywatelska, która gotowa jest akceptować tego typu absolutnie skrajne poglądy, bo to są nie tylko skrajne poglądy w polityce zagranicznej, ale również w polityce wewnętrznej, w sprawach społecznych chociażby. Totalna prywatyzacja służby zdrowia, czy totalna prywatyzacja edukacji. To są pomysły Konfederacji, które są całkowicie nie do przyjęcia. Pan mówi o prywatyzacji służby zdrowia. To rzeczywiście był ten kierunek, który promowała Platforma Obywatelska, kiedy rządziła, ale w tej chwili z ust polityków tej partii pojawia się taki zarzut, że zdrowie nie jest priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład posłowie tej partii wskazują, że około 15 miliardów złotych Polacy wydają na prywatne leczenie. Ależ absolutnie to jest nieprawda, aby zdrowie nie było priorytetem. Jest priorytetem Prawa i Sprawiedliwości. Niech świadczy o tym
chociażby to, z jaką powagą podchodzimy do naszych wyzwań, które przed nami stoją w następnej kadencji. Sformułowaliśmy przecież 5-punktowy plan działań w zakresie zdrowia, na który składa się nie tylko radykalne zwiększenie finansowania, bo to się już dzieje. Oczywiście to się dzieje stopniowo, nie skokowo, ale wzrost jest niezwykle wyraźny, z 73 miliardów 4 lata temu nakładów na służbę zdrowia do 103 w tym roku, w 120 w przyszłym i 160 na koniec następnej kadencji za 4 lata. To jest ponad 2 razy tyle, ile rzeczywiście było 4 lata temu, ale również mozolnie realizowany wzrost ilości kadr medycznych, 11 tysięcy więcej lekarzy, to jest konkret po tych 4 latach, zmiany organizacyjne, ale również nowe programy, takie jak program opieki nad seniorami w domach, czy profilaktyka dla każdego powyżej 40 roku życia. Chcemy radykalnie zmienić sytuację w służbie zdrowia, ale muszę też bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest zadanie na 4 lata. Ale tutaj się pojawia też krytyka, panie premierze, krytyka ministra Radziwiłła, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili na SOR-ach, o tym, że zlikwidował świąteczną i nocną pomoc w przychodniach i to się dlatego odbija teraz takimi kolejkami na SOR-ach. SOR-y to jest rzeczywiście odrębna kwestia. Tutaj idą też dosyć duże pieniądze w tej chwili wprost z budżetu państwa, bo to jest zadanie ratownictwo medyczne jest zadaniem państwa dzisiaj i ta sytuacja na pewno będzie się poprawiać, ale pamiętajmy również jedno, że nie wszystkie kwestie organizacyjne w służbie zdrowia, wiele zależy od organizacji pracy, nie wszystkie kwestie zależą tylko i wyłącznie od rządu. No, szpitale w ogromnej większości dzisiaj w Polsce są szpitalami samorządowymi i tutaj ta współpraca jest potrzebna. My jako władza rządowa proponujemy pomoc, proponujemy wsparcie finansowe, trafiają dodatkowe pieniądze dzisiaj do szpitali powiatowych, ale potrzebny jest tutaj również wysiłek ze strony samorządu i myślę, że jesteśmy w stanie wspólnie w tej najbliższej kadencji sytuację w służbie zdrowia poprawić. Panie premierze, Grzegorz Schetyna mówi, że te obietnice, które złożyliście na pierwsze 100 dni rządu, to jest science fiction i że to są politycznie nierealne obietnice. Między innymi mówi o tym, że 13 i 14 emerytura to mrzonki, dlatego że 13 emerytura nawet nie jest przewidziana w budżecie na 2020 rok. Grzegorz Schetyna albo nie wie, o czym mówi, albo wie, ale kłamie. Przecież musi wiedzieć, jako polityk już wiele lat funkcjonujący w polityce i w Sejmie, że emerytur nie wypłaca się z budżetu, tylko z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i te pieniądze w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę 13 emerytury oczywiście są. Tak samo jak udało się w tym roku wypłacić już konkretnie tą 13 emeryturę i też w budżecie tych pieniędzy nie było, no bo nie tam są te pieniądze zapisywane. Więc tak wygląda rzeczywistość, a nie fake newsy w wydaniu Grzegorza Schetyny, który codziennie takimi kłamliwymi informacjami się posługuje. Będzie 13 emerytura jako stały element ustawowo zagwarantowany. To będzie jedna z pierwszych ustaw, które przyjmiemy w tej następnej kadencji. A 14 emerytura w roku 2021. I potem również będziemy proponować, żeby to był stały mechanizm. Więc to są całkowicie realne propozycje. Nierealne i science fiction są propozycje Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj oszukuje Polaków, że chce zachować wszystkie programy społeczne, które jeszcze nie tak dawno nazywali oni rozdawnictwem i hodowaniem patologii, tak jak w przypadku 500+, a dodatkowo jeszcze dołożyć wiele innych bardzo kosztownych pomysłów bez pokazania jakichkolwiek źródeł finansowania. My wielokrotnie pytaliśmy o to, jak chce finansować swoje pomysły Platforma Obywatelska i nigdy nie było na to odpowiedzi, a przecież wiemy, że Platforma Obywatelska nie potrafi i politycy nie potrafią zarządzać finansami, gospodarką, bo doprowadzili do ogromnych, wieluset miliardowych strat w budżecie państwa przez 8 lat swoich rządów. Panie premierze, wczoraj konwencja do spraw rolnictwa i deklaracja prezesa Kaczyńskiego, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią polskiej wsi, to gra na wyniszczenie PSL-u? Nie, to jest realna ocena sytuacji, naszych propozycji, naszej polityki. Ale nie zaprzeczy pan, że chcecie przyjąć elektorat PSL i właściwie ten PSL, żeby wyprowadził już sztandary. Każda partia chce zdobyć poparcie jak najszerszych grup społecznych, ale my rzeczywiście jesteśmy tą partią, która najpełniej dzisiaj realizuje interes Polski lokalnej, również tej Polski, która i tych Polaków, którzy mieszkają i pracują na polskiej wsi. To są realne działania, które podjęliśmy już w tej kadencji, ale przede wszystkim służące temu, aby rolnicy mieli wsparcie państwa w starciu z monopolami, które wytworzyły się na rynku rolnym w przemyśle spożywczym. To jest i holding spożywczy, to jest rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej, to zresztą wreszcie dla wielkich gospodarstw, dla dużych gospodarstw jest utworzenie specjalnej platformy żywnościowej na giełdzie papierów wartościowych. To wszystko się wydarzyło. Ale rolnicy też słyszą o tych równych dopłatach. Tak, natomiast teraz pojawia się argument, że to nie jest rzecz w gestii rządu. Panie doktorze, ale to jest oczywiście, że jest to rzecz w gestii
kwestii rządu, ponieważ my wchodzimy w tej chwili w fazę negocjacji budżetowych z Komisją Europejską i to rząd będzie prowadził te negocjacje i my już dzisiaj wiemy i możemy tą obietnicę wiarygodnie złożyć, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Szczególnie teraz, kiedy wiemy, że Polak, nasz kandydat, Janusz Wojciechowski, obejmie tekę komisarza do spraw rolnictwa, to niezwykle ułatwia nam zadanie w tej kwestii i pozwala naprawdę zagwarantować dzisiaj polskim rolnikom, że to wyrównanie dopłat do poziomu średniej europejskiej wreszcie nastąpi. Że to, co zawalili nasi konkurenci z PSL-u, negocjując wejście Polski do Unii, a potem ostatni budżet, który jeszcze w tej chwili realizujemy, że to naprawimy. Wicepremier Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.